там конкуренция топчаков между ними, конкуренция справности, где всякие будут начинать показаться справности в бегу между ними. Przez przeszkody w tunelu czy pomiędzy słupkami. Będzie też konkurencja posłuszeństwo, czyli tutaj komendy będzie wydawał właściciel i piesek będzie musiał je wykonać. No i tradycyjnie już na koniec wystawy konkurs piękności, czyli będziemy wybierać misterka, mistera i miskę stawy. Oprócz tego będzie też dużo pokazów naszych gości, którzy nas w tym roku także nie zawiedli. Między innymi Centrum Szkolenia Psów zaprezentuje swoje możliwości. Także hotel i salon pielęgnacji dla zwierząt robi pokaz właśnie pielęgnacji psów. Zapisy do poszczególnych konkurencji na 15 minut przed ich rozpoczęciem. Wystawę organizuje Stowarzyszenie Nasza Łężyca. To jedno z wielu działań podejmowanych przez jego członków, dodaje Agnieszka Kozakiewicz. Proponujemy wszystkie możliwe inicjatywy, które pomogą zintegrować dzikożytwa naszych mieszkańców Łężyca. Oferta skierowana jest zarówno dla małych dzieci, młodzieży, jak i starszych osób. Z ciekawych takich inicjatyw to jest na przykład gimnastyka rehabilitacyjna w świetlicy, gimnastyka dla osób w wieku powyżej 50 roku życia. Też bardzo fajnie funkcjonuje świetlica dla dzieci. Też są festyny. Jutrzejsza wystawa potrwa kilka godzin, a więcej informacji na nasza-łężyca.pl. Centrum Usług Opiekuńczych z okazji zbliżającego się tygodnia seniora przygotowało kilka propozycji dla najstarszych mieszkańców Zielonej Góry. W ramach obchodów 16. Lubuskiego Tygodnia Seniora można się wybrać na wycieczkę do Zamku Grodziec 4 października, natomiast 11 października...